Siemka, dzisiaj wam zademonstruję kolejną odsłonę Dirta. Jeśli ktoś nie wie, to gra ta polega na ściganiu się. Jest to jak ta tak zwana gra wyścigowa. Ja tu już trochę przeszłem. Dobra, nie będę jej przerywał. Sure, the Super Series is the ultimate prize, but it's not being held until the end of the final season. We need to get through Season 3 and the Winter X Games first. Exactly. It's gonna be awesome. So buckle up, grab the wheel, and get ready. The X Games are waiting for you, amigo. Dobra, wracając do tego, co przeszłem, a więc tu macie tak, sezon pierwszy. No, nawet proste wyścigi, tu jest drugi. Tu już, ja już zaczynam powoli trzeci. Tu jest tak jakby taki trening z odkrywaniem, nie wiem, jakichś, nie wiem, nowych dziedzin czy coś w tym stylu. Takie ikonki z napisem Dirt 3 trzeba znajdować i się to wtedy odblokuje czy coś takiego. Tutaj już prawie przedostatni sezon. Dobra, to może zaczniemy jakiś wyścig. Niech będzie ten Scott International. Co by tu trochę sobie... może to... jakiś rajd? Nie, takie auta mi się tu nie podobają. Lata 90. Niech będzie Ford Escort. Ja tu wam jeszcze pokażę z lat 80. To jest dla VIP-ów. Nie mam VIP-a. Nie mam VIP-aka, to sobie nie zagram. Tutaj. Takie. Oj, 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 wyszłem z tego, przepraszam. Dobra. To zagramy sobie. Czym ja to chciałem grać? Czym ja to chciałem grać? Ja to chciałem grać Escortem, tak. Ford Escort. Tak, wydaje mi się, że to jest pojedynczy rajd. Bo jest na odcinki. Jakby pisało, nie wiem, 3 laps, to by było na okrążenia, czy jakiś wyścig, nie? Tu jest taka forma, to jest forma taka normalna, typowa dla Colina, taka rajdowa, nie? Z odcinka do odcinka, z punktu A do punktu B, no, jak się to mówi. Jest forma też wyścigu na okrążenia, jest forma taka, nie wiem, moim zdaniem dla zabawy, co się robi, takie drifty, różne punkty, znaczy drifty i różne triki na punkty. Można uczestniczyć, rywalizować również z Kenem Blogiem, moim idolem, zaraz po Colinie. Dobra, ale nie będę wam tym zatruwał czasu. No. Szybciej, no. No, patrz. Patrzcie, jak nawet słuchaj. Jesteśmy w Finlandii. Trochę demna pogoda, bo deszczowo, ale mi to nie przeszkadza. No, to mój Ford Escort. Lubię tą kamerę, choć też lubię kamery, no, zza kierownicy i przed maski, co tylko widać przed, no, przed sobą, co jest, nie widać maski. Tylko proszę mi tu nie oceniać mojej jazdy, bo nie jeżdżę zbyt dobrze. Nie jestem zbyt takim, nie wiem jakby to powiedzieć, super mega rajdowcem. I proszę sobie teraz nie myśleć, że zaczynam jakiś, nie wiem, gameplayowy show czy coś w tym stylu, tylko chciałem wam zademonstrować, jak ta gra wygląda. No i w ogóle, no, co by tu gadać, no. Proszę subskrybować mój kanał, no, odwiedzać kanał też. Ale powiem wam tak, nie zakończyłem, że tak powiem, filmików, no nie wiem, z tymi, no, z meczami, zacznę na nowy sezon. Co by tu więcej gadać, no, w takim wyścigu nie ma o czym gadać, no. I powiem wam tak, no, ciężko mi się jedzie, bo trochę ciepło, bo deszczowo.
ale gram na średnim poziomie, to nie jest tak źle. Potem wam pokażę w drugim wyścigu, jak tutaj no, wygląda kraksa. I udowodnię wam, że z takiej kraksy idzie się pozbierać. Ile mi się uda wejść w taką kraksę. No, teraz czekamy drugi wyścig. No to te auto mi się podoba. Grafika jest świetna. Może nie są aż tak odwzorowane na przykład te koła teraz, aż tak dobrze, i te lampki, ale ja wam nie będę mówił, przepraszam, lampki, no światła, i będę wam mówił tutaj o grafice, bo jak sobie kupicie lub ściągniecie, teraz nie będę tu szerzył piractwa, to sobie zobaczycie, bo to już od was zależy, czy chcecie płacić karę, czy nie, ale nie będę tu szerzył tego, bo jeszcze mnie ktoś poda, że proponuje komuś ściągać grę. No. I drugi rajd. O, tym razem chyba nie pada. No, w nocy. Zobaczycie sobie oświetlenie. Teraz może pojadę jedną kamerą. O, tutaj przed nami jakiś, nie wiem, to jest chyba Toyota. Nie będę strzelał, myślę, że Supra. Ale wygląda jak Supra, może pojedziemy z kamery za kierownicą. Jak widzicie, po lewej stronie kierownica. Typowo nie polskie auto, a przynajmniej nie na polskie drogi. W ogóle nie ma auta na polskie drogi, bo w polskich drogach są dziury. Lepsza jest ta droga, którą teraz jadę, niż polska. Ale tutaj nie będziemy zawiniać i zabierać wam czasu, nie będę takimi kotami, jakie są polskie drogi w ogóle. Ale już ależ kurde, nie za ciepło teraz, kolejny na drodze, dobra, nie pokażę wam tej kraksy. O, już wiem, jak pokażę wam tą kraksę, wejdę w jakiś mod. Przepraszam, wejdę w ten trening cały, to wam pokażę, jak się auto rozwala. O, widzę, że doganiamy tam kogoś. Na mapie u góry widać, że doganiamy. O, już widać go. Już go widać. Może go wymienię i wam pokażę, jaka sztuka jest wymijania. Patrzcie, trzeba wrzucić kierunkowskaz. Chwila, trzeba wrzucić kierunkowskaz i dowalniemy może zewnętrzną. Ale nie, no wewnętrzną go pykniemy, patrzcie, ależ go pykłem. A mnie trochę za ciepło, bo mnie szturchnął. No przed nami jeszcze jeden, może też go uda się nam wyminąć. A jestem pierwszy. 6 sekund, widać, że słabi są, albo ja jestem już taki dobry. Tutaj, o, co to jest? To jest chyba Dacia. O, ale mnie za ciepło, cholercia. Cholercia. Tutaj mu trochę przeszkodzimy. Widzicie? Jakie nierówności są, ale pomimo tego, że zrobiłem taką totalną klapę, uda się nam jeszcze to jakoś nadrobić. Wydaje mi się, że tego nie przegram. Mam taką nadzieję, bo nie chce mi się tego jechać drugi raz. A jak widzicie, takie półkola z taką strzałką po lewej stronie w dolnym ekranie, czy w dolnym rogu, to jest po to, aby jak ktoś wie, jak kto grał w Dirta 2, to ktoś wie, po co to jest. Ale jak ktoś nie wie, to wytłumaczę. To jest po to, aby, o Jezu, aby jak takie coś właśnie się nam zdarzy, to żeby aby powtórkę puścić, coś takiego, i przewinąć do tego momentu, w którym możemy ją puścić na nowo i no, żeby no, grać tak jakby od tamtego momentu, w którym przed zderzeniem jest coś w tym stylu. No, chyba to przegram. Tam jest tam są 3 minuty 10, jak widzi ten Darren Lee. Czy liż? Może nam się to uda. Dobra, dawaj, jestem hołowczy. Patrzcie, Robert Kubica na kierownicy. Czy nam się uda? Chyba nam się uda. Kurde, 3 sekundy. Nie,
kurde, drugi, no kurde, no przepraszam was, nie zdołałem, no bo się zagadałem i jakoś tak rąbłem. Ale jestem pierwszy, wygrałem. Dobra, tutaj nie będę wam zabierał czasu, widzimy się na treningu. Ło, muszę was uświadomić, po tym rajdzie coś wygrałem. Wow, co to jest? World Rally, yeah, World Tour, wow. Ale mam zajawkę. Wow. Co to jest? Nie, dobra, nie będę tego jechał. Miałem wam pokazać. Ops. Miałem wam pokazać trening, to wam go pokażę. Pokażę wam trening i pojedziemy autemkę na bloka, dokładnie Fordem Fiesta, nie Fiatem, tylko Fordem Fiesta GmbH3 czy GmbH, nie wiem jak to się tam czyta. O, szybciej. Fajny, nie? Mobidła. DC, ale zajawkę mam, kurde. Ford Fiesta, i ale będzie drifting. Pirelli, nawet nie wiedziałem. Fajne felgi, nie? Z DC. O, szybciej. Dobra, to ja to przerwę, albo nie, dobra. Niech się nagrywa. No. Ale to ma tempo. Przepraszam, no ale... Nie wytrzymy za nas. Nie. O, patrzcie, jak na wyzwanie. Buttercy. Ładne, nie? Teraz wam uświadomię, jak można zniszczyć auto w ciągu... Nie w całej minuty. Ale nie, patrzcie. Ależ przyrąbałem. Widzicie? Nie mam zderzaka. Ale driftę, ale driftuję, widzicie? Nie widzicie tu. Dobra, żeby nie było, że nie umiem jeździć. Ależ przyrąbałem. Cały bok w gniecenie. Jakbym wiedział, jak się tu kamerę obraca, nie? Ja wejdę do opcji. Mam. Proszę zobaczyć, jak moje auto wygląda. Jestem hardcorem i pojadę z jednym kolorem. Teraz wam pokażę podstawowy trik. Znajdź jakieś coś w stylu. Teraz będzie jumpy i na zakończenie się rozbijemy. Ależ bomba, ależ jadę i jeszcze przyrąbię. Patrzcie to, patrzcie to. Yeah. O, znalazłem to, o czym wam gadałem. Widzicie? D3, widzicie? Odbija w to, patrzcie. 5 na 9, ale jestem hardcore, nie jestem hardcore. A jedno mnie zastanawia, czemu temu kolesiowi w środku nic nie jest. Dobra. Jak sobie kupicie lub ściągniecie, to sobie zagracie. A ja kończę i nara. Nie ma za co Makuba 9.4.